ciekawy detektywie? Kiwnął głową. Przyglądał się półce z książkami, głównie dotyczącymi psychiatrii. Gabinet był ciasny, poza fotelami i biurkiem niewiele mogło się tu zmieścić. Lekarka włączyła elektryczny czajnik stojący na parapecie. Potem usiadła przy biurku i nasypała kawy do kubków. Dochodziła 20, ale na zewnątrz od kilku godzin było już ciemno. I do tego padał śnieg. To była śnieżyca, jakiej miasto od dawna nie zaznało. Wiatr wył jak potępieńcza dusza, przewalając tumany śniegu. Doktor Fitzpatrick zalała kawę i podała mu kubek. Była zmęczona, miała ciemne kręgi pod oczami i rozczochrane włosy. Kiedy będzie można z nią porozmawiać? Spytał Gordon, ruchem głowy wskazując drzwi, za którymi znajdował się oddział. Lekarka gestem poprosiła go, żeby spoczął. Gordon usiadł, a mebel niebezpiecznie zatrzeszczał pod jego 110 kilogramami. Poprawił marynarkę, zasłaniając kabura. Wiedział, że pani doktor średnio toleruje widok broni u siebie w szpitalu. Sprawa jest nieco skomplikowana. Umilkła na chwilę i popatrzyła na okno, w które co chwila uderzały drobiny śniegu. Na tyle skomplikowana, że nie liczyłabym w najbliższym czasie na zeznania ze strony Alice. Gordon zasępił się. Też był zmęczony. W ciągu ostatniej doby spał może 2 godziny. Żołądek bolał go już od czarnej jak smoła kawy. Pulsowało mu w skroniach, a twarz pokrywała kilkudniowa szczecina. Wyglądał niewiele lepiej od tych, których ścigał na co dzień. Nie rozpozna nawet zdjęć? Wie pani, wystarczy tylko kiwnięcie głową, cokolwiek. Musimy ustalić, kto jeszcze mógł być zamieszany. Nie będę pytał jej o... Przerwała mu ruchem ręki. Nie rozumie pan, detektywie. Mała jest w stanie katatonii. Widział ją pan zresztą. Nie rusza się, nie mówi. Reaguje na bodźce bólowe, a kiedy włoży się jej jedzenie do ust, to przełyka. Tyle. Nie daje sobie tylko odebrać misia. Kiwnął głową. Kiedy wynosił małą z piwnicy, upuściła maskotkę, kiedy próbował go podnieść, przeorała mu twarz paznokciami. Brudny, pluszowy królik bez jednego oka, cuchnący stęchlizną, szary od brudu. Tuliła go do piersi z całej siły, nawet przez sen. Ona jest w swoim świecie, daleko stąd, daleko od tego wszystkiego. To mechanizm obronny, który zastosowała. Fitzpatrick zaczęła monolog, ale nagle umilkła, patrząc na detektywa. Dorwiecie ich, prawda? Tych, którzy to zrobili. Dostrzegł, jak zacisnęła dłonie w pięści. Pokazał jej kilka zdjęć z materiałów dowodowych. Zdjęć zrobionych polaroidem w piwnicy, gdzie porywacze przetrzymywali dziewczynkę. Milczał przez moment. Śnieżyca za oknem przybrała na sile. Nie, powiedział w końcu. Lekarka popatrzyła na niego zdziwiona. Ktoś zrobił to już za nas. Przeszedł pod policyjną taśmą i machnął odznaką dwumundurowym. Wpuścili go na schody prowadzące do drzwi wejściowych. W środku niewielkiego domku roiło się od policjantów i techników. Co chwila błyskały flesze. Szeleściły plastikowe torebki na materiał dowodowy. W powietrzu unosił się zapach kawy z termosów i było zimno. Nie działało ogrzewanie. Na całe szczęście. W lecie smród krwi stałby się nie do zniesienia. Dom składał się z parteru, poddasza i niewielkiej piwnicy, gdzie 2 dni temu znaleźli trupa jednego z porywaczy i ocalałą dziewczynkę. Zwłoki drugiego leżały w kuchni. Niewielki, wynajęty na 3 lata domek jednorodzinny. Ci panowie zawsze byli spokojni, nigdy nie robili awantur. Jeden mówił, że pracuje za miastem, drugi zdaje się był na rencie. Myśleliśmy, że to, wie pan, geje, ale mówili, że są braćmi. Przypomniał sobie zeznania sąsiada, zasuszonego staruszka z początkiem demencji. Nie geje, pedofila. Chciał mu wtedy powiedzieć, jednak ugryzł się w język.
Skierował się od razu w stronę zejścia do piwnicy, ale ktoś zawołał go po imieniu. Odwrócił się. Niski, siwiejący technik zmierzał w jego stronę z aparatem w dłoniach. Gordon kiwnął mu głową. Znali się z Henrym od czasów, kiedy pracował jeszcze w pieszym patrolu. Jest coś dziwnego, stary. Zaczął technik bez zbędnych ceregieli. Coś naprawdę dziwnego. Znaleźliśmy 12 łusek, głównie w piwnicy, dwie na schodach. Strzelał Smith, ten, który leżał w kuchni. Gordon skrzywił się na samo wspomnienie zmasakrowanego ciała mężczyzny. Wyczołgał się po schodach, widać to zresztą po smugach krwi. W kuchni strzelił jeszcze dwa razy. Jedna kula utkwiła we framuce drzwi kuchennych. To w zasadzie jedyna, którą udało nam się znaleźć. Myślałem, że technicy spieprzyli robotę, dlatego sam zacząłem szukać. I nic, chociaż sprawdziłem całe pomieszczenie centymetr po centymetrze. Może to amunicja hukowa? Technik pokręcił głową. Zwykłe pestki, 9 mm pełnopłaszczowe. W sumie mieli dwie sztuki broni, ale Denat na dole nie zdążył nawet wyciągnąć swojej. Magazynek jest pełny. Strzelał tylko ten. Ruchem głowy wskazał na biały odrys sylwetki na posadzce. Tak czy siak sprawa wygląda nietypowo. Zazwyczaj jak pada tyle strzałów, pociski albo są w trupie, albo w ścianach, jak goście pudłują. A trupa poza nimi nie ma, a ściany są czyste. Mruknął Gordon. To wygląda naprawdę ciekawie. Miał rację. Ślady jasno sugerowały coś, co teoretycznie nie miało prawa się stać. Wszystko wskazywało na to, że ktoś wszedł do środka, praktycznie wyrywając drzwi z zawiasów. Przyjął na siebie cały magazynek, a potem jakby nigdy nic, zatłukł dwóch rosłych facetów na śmierć. A to wszystko musiała widzieć 10-letnia dziewczynka, porwana przed kilkoma tygodniami i trzymana w piwnicy. Gdzieś na zewnątrz przeraźliwie zawył wiatr. Lekarka przez dłuższą chwilę milczała. Sarah Fitzpatrick współpracowała z Gordonem od kilku lat. Była również biegłym sądowym, więc często mijali się na rozprawach. Nigdy nie widział jej równie zszokowanej, jak wtedy, kiedy zobaczyła zdjęcie zrobione przez porywacze. Uprowadzili dziecko z placu zabaw na terenie sierocińca, gdzie mieszkała. Nikt nie zauważył kiedy. Zacisnął zęby na samo wspomnienie pustych oczu dziewczynki, kiedy znaleźli ją w piwnicy. Myśli pani, że ona kiedyś wróci? Że będzie normalna? Zakończył kulawo. Fitzpatrick spojrzała mu w oczy z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Nie wiem, ucięła w końcu. Po prostu nie wiem. Ciało szybko się wyleczy, ale czasami wychodzą z tego dość szybko, czasami w ogóle. Ludzki umysł jest silny, detektywie. Silniejszy niż może się nam wydawać, ale to, co spotkało tę dziewczynkę, nie wiem, czy kiedykolwiek wróci stamtąd, gdzie jest. Gordon upił łyk kawy. Mam dwa trupy. Możliwe, że to porachunki z kimś jeszcze gorszym niż porywacze. Mała może nam bardzo pomóc, jeśli cokolwiek zmieni się w jej stanie. Cokolwiek. Urwał. Lekarka wyciągnęła paczkę papierosów i zapaliła jednego. To mogą być lata, detektywie, lata, powiedziała Fitzpatrick. Posługując się laicką terminologią, ona teraz śni, a jej sen jest dla niej bardziej prawdziwy niż rzeczywistość. Widział pan jej EEG? Myślę, że i tak mi nic nie powie. Ona cały czas ma odczyt podobny do tego, który my mamy w fazie REM, jakby cały czas śniła. To normalne w niektórych przypadkach, ale u niej występuje wyjątkowo często. Jest w swoim świecie i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie chciała z niego wyjść. Jak bardzo mogą być prawdziwe jej sny? Myślę, że dla niej nasza rzeczywistość jest snem. Jest jak Alicja po drugiej stronie lustra. Wie pan, z tej książki, która... Gordon skrzywił się. Ilustrowana wersja bajki leżała na brudnym materacu w piwnicy.
Mógł tylko zgadywać, czy dziewczynka czytała ją w chwilach, kiedy porywaczy nie było w domu. Na samą myśl o zapłakanej dziewczynce oglądającej w półmroku rysunki w książce i tulącej do piersi brudną maskotkę miał ochotę rozwalić komuś łeb. Śnieżyca nieco ucichła. Zastanawiał się, czy w ogóle da radę wyjechać ze szpitalnego parkingu. Pójdę już. Dopił kawę i wstał. Ma pani numer, w razie czego proszę... Zgasło światło. Popatrzył na Fitzpatrick. W półmroku dostrzegł, jak wstaje i podchodzi do szafki. To chyba korki. Tak się czasem dzieje. Cała instalacja jest przestarzała. Zapaliła latarkę i omiotła pomieszczenie snopem światła. Detektyw skrzywił się, kiedy zaświeciła mu w oczy. Zadzwonię za moment do konserwatora. Poradzi pan sobie? Kiwnął głową i wyciągnął z kieszeni małą latarkę. Dziękuję za pomoc. Kiedy podchodził do drzwi, coś łupnęło tak mocno, że z sufitu posypał się tynk. Gdzieś zza drzwi rozległy się krzyki przestraszonych pacjentów. Fitzpatrick głośno zaklęła. Ruszył do drzwi, świecąc sobie latarką. Wyszedł z gabinetu. Prawie zderzył się z czarnoskórym pielęgniarzem biegnącym korytarzem. Co się dzieje? Chyba coś wybuchło, nie wiem. Ten rzucił i pobiegł dalej. Gordon widział, jak pielęgniarki wbiegają do sal, żeby uspokoić pacjentów. Halo? Straż pożarna? Usłyszał, jak Fitzpatrick mówi do telefonu. Cofnął się do gabinetu. W której sali leży Alice? Lekarka dyktowała już adres szpitala. Podniosła do góry rękę, pokazując 5 palców. Ruszył przed siebie. Miał złe przeczucia. Cholernie złe. Najgorsze jest to, że zupełnie nie miał pojęcia czemu. Przyspieszył kroku. Sala numer 5 znajdowała się za rogiem długiego korytarza. Coś znowu trachnęło, jakby ktoś łamał deski. Zaczął biec. Odruchowo odpiął klip z kaburę. Wypadł zza rogu i... znieruchomiał. Przez kilka sekund działał sam instynkt. Poczuł, jak adrenalina wypełnia mu żyły, a wszystko wydaje się zwalniać. Stał w korytarzu, gdzie jedna ze ścian była praktycznie całkowicie oszklona i widać było padający śnieg. Był pomarańczowy w świetle lampy sodowej stojącej między drzewami. Widział, jak cienie płatków śniegu przemykają po białej szpitalnej piżamce. Dziewczynka stała odwrócona plecami w połowie korytarza niecałe 10 metrów od Gordona. Nie była sama. Wytrenowanym ruchem wyciągnął broń i wycelował przed siebie. Stój! Policja! Krzyknął. Usłyszał stukot obcasów gdzieś za sobą. Fitzpatrick najpewniej biegła w jego stronę. Alice stała nieruchomo jak posąg, trzymając za rękę mężczyznę w długim czarnym płaszczu. Coś tutaj nie grało. Coś nie grało tak bardzo, że Gordonowi zrobiło się zimno. Odwróć się i trzymaj ręce na widoku. Krzyknął. Alice miała 11 lat. Była chuda, ale wysoka jak na swój wiek. Stała teraz nieruchomo, odwrócona plecami do niego. Widział, jak nieznajomy trzyma ją za rękę. Jakby zatrzymali się w pół kroku, słysząc jego krzyk. Szybko ocenił odległość między ramieniem mężczyzny a głową dziewczynki. Już wiedział, co jest nie tak. Ruchem kciuka przełączył bezpiecznik pistoletu i oparł palec na spuście. Poczuł, jak włosy na karku stają mu dęba. Nieznajomy miał prawie 3 metry wzrostu. Stój, bo cię rozpieprzę! Krzyknął raz jeszcze, próbując ukryć drżenie w głosie. Zanim zza rogu korytarza wybiegła doktor Fitzpatrick. Krzyknęła, potknęła się i wylądowała na kamiennej podłodze. Kątem oka zobaczył, jak próbuje wstać, ale zamiera patrząc na Alice. Dziewczynka odwróciła się do Gordona. Uśmiechnęła się. Potem powoli podniosła rękę i pomachała do detektywa, jakby chciała powiedzieć do widzenia. Podniósł broń i zgrał przyrządy celownicze. Puść ją i połóż się twarzą do ziemi, słyszysz? Dziewczynka i nieznajomy powoli ruszyli korytarzem. W półmroku dostrzegł, że mała dalej ściska w ręce swojego pluszaka.
Słyszysz? Stój, bo strzelam. Oparł palec na spuście i przyklęknął na jedno kolano. Fitzpatrick chciała coś powiedzieć, ale tylko bezgłośnie otwierała i zamykała usta. Słyszysz? Stój! Jednak dziewczynka i wielki facet w płaszczu szli dalej przed siebie, do drzwi wyjściowych. Nacisnął spust. Huk wystrzału był tak głośny, że zaczęło mu dzwonić w uszach. Trafił go. Widział, jak dostaje w ramię, a strzępy materiału z płaszcza wzbijają się w powietrze. Zatrzymali się. Mężczyzna powoli odwrócił się, stając w świetle ulicznej latarni wpadającym przez okno. Gordon przygryzł język, żeby nie wrzasnąć. Mężczyzna uśmiechnął się. Uśmiechnął się na tyle, na ile pozwalały mu zaszyte dratwą usta. Mimo, że czarne, długie włosy opadały mu na twarz, Gordon zobaczył zasnute bielme mocze. Zdawały się wpatrywać wprost w niego. Mężczyzna powoli uniósł rękę i pogroził mu palcem. Czarny, postrzępiony cylinder na jego głowie zakołysał się lekko. Stój, bo strzelam, powiedział cicho. Ręce trzęsły mu się tak bardzo, że nie był w stanie nawet wycelować. Alice popatrzyła mu prosto w oczy. Niech pan nie strzela w kapelusznika, powiedziała, a jej dziecięcy głos zadźwięczał w powietrzu. Odwrócili się i ruszyli przed siebie. Stój, bo cię rozwalę, słyszysz? Stój, bo strzelam, krzyczał Gordon, trzymając giganta na muszce. Tak bardzo trzęsły mu się ręce. Nie strzelił. Widział, jak podchodzą do wyjściowych drzwi, a mężczyzna jednym ruchem ręki wyrywa je z zawiasów. Widział, jak Alice wychodzi pierwsza na mroźne zimowe powietrze. Olbrzym zgiął się w pół i przeszedł za nią. Gordon tak bardzo nie wierzył w to, co widział. Kiedy Fitzpatrick położyła mu rękę na ramieniu, podskoczył. Za nimi, wyglądając za rogu korytarza, stało kilkanaście osób, głównie pacjenci. Musimy za nimi iść, powiedziała cicho, prawie bezgłośnie Fitzpatrick. Czuł, jak krew pulsuje mu w skroniach. Ruszyli do przodu, szybko. Po kilku krokach zaczęli biec. Wypadli w noc, w sam środek śnieżycy. Gordon światłem latarki omiatał chodnik i podjazd przed szpitalem. Nagle znieruchomiał. Świecił latarką w jedno miejsce. Gdzieś za nimi, w nocnej zamieci, słychać było syreny nadjeżdżających radiowozów. Fitzpatrick stanęła obok niego. To chyba właśnie dostaliśmy odpowiedź, pani doktor, powiedział, chowając broń. Lekarka nie bardzo rozumiała. Dalej trzęsła się jak osika. Popatrzyła na niego pytająco. Jak bardzo prawdziwe mogą być sny, powiedział, świecąc latarką na chodnik. Odciskom bosych stóp Alice towarzyszyły ślady wielkich buciorów nieznajomego. Głęboko odetchnął, wciągając nocne powietrze. Ślady urywały się po kilku metrach. Jakby oni zniknęli, powiedziała cicho doktor Fitzpatrick. Autor opowiadania Marcin Młynarczyk. Czytał Kwadrotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronów oraz wspierających w serwisie YouTube Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Syrenki Ladecznice, Bartosza Chwalisza, Brutal Dropa, Jana Piwowarczyka, Jojo Moto, Arkadiusza Waszkiewicza, Wojtiego 262, Nuzbara, Inspektor Magdy M. oraz Sebastiana Króla. Do usłyszenia.